Miał to być normalny gołębnik lotowy, rozpłodowy, żebyśmy sobie tutaj ze szwagrem w oddziale rywalizowali. Ale z biegiem czasu, z biegiem moich tam myśli, które tam przychodziły do głowy, wyjazdy po zakupy gołębi, po to przyszedł mi pomysł, bo ciężko nieraz było jakieś gołębie nabyć, co by człowiek chciał mieć. Przyszedł mi pomysł, żeby stworzyć takie centrum hodowlane Europa, żeby gołębie były dla wszystkich. Żeby każdy mógł na każdą kieszeń. Wiadomo, że są i dla ludzi majętnych, i są dla ludzi, którzy naprawdę nie mają zasobnego portfela, który... A wiemy, że... No i chciałem to po prostu doprowadzić do takiego czegoś, że to, że gołąb kosztuje tam X, na przykład 200 zł, to że on jest gorszy od innych gołębi, które są naprawdę drogie. Uważam, że wchodząc w odpowiednie ręce, trafia gołąb. Do odpowiedniego hodowcy z takiego gołębia też naprawdę idzie lepiej, bo my lecimy tu każdym materiałem, jaki mamy. I tym drogim, i tym tanim. I naprawdę się to sprawdza i wielu hodowców informacje, co mamy, też właśnie dzwonią, że z tych po prostu tam sobie kupują u nas na aukcji, gdzie mamy tańsze aukcje, to no powiem, że ludzie są zadowoleni. Także tak to właśnie powstała ta myśl tego centrum, żeby te gołębie można było tym mniej zasobnym... Żeby był ten materiał dostępny o wszystkim ogólnie. Dokładnie. Nie? I z różnych linii. Bo to jest ważne, że my mamy stare linie gołębi, no i mamy też te nowe, które są na topie. Nie? No właśnie, a na jakich gołębie postawisz się na samym początku? I dlaczego? Dlaczego te gołębie, dlaczego ci hodowcy i co było powodem, że skierowaliście jakby się na tę hodowlę? Na początku była to postawione na gołębie z hodowli Deklak Schilling. A to dlatego, że poznaliśmy Mirka Szalkowskiego, on tymi gołębiami leciał i on bardzo dobre wyniki osiągał. To było po prostu takie pierwsze wstępne, no i od pana Józka Biskupa, od pana Andrzeja Skoczylasa tutaj z Polski, no i to żeśmy razem ten materiał używali. No i z biegiem czasu żeśmy dokupywali różne inne gołębie, tam sprangi z tego, no człowiek nabierał doświadczenia i tam ten mówił to, że takie są, tak, no i to tak się po prostu jeździło i dokupywało, ale pierwsze co było, to był Deklak Schilling, Andrzej Skoczylas, Mirek Szalkowski, Biskup, nie? To były te właśnie gołębie, które mieliśmy u siebie. Jeśli chodzi o, tutaj mnie właśnie Łukasz pyta, o stan centrum na dzień dzisiejszy, no to zasób gołębi jest bardzo duży, z hodowli z całej Europy, począwszy od gołąbków Deklak, Schilling i tak dalej, jak były zwożone, także są gołębie hodowla Stellermana, Ginterprange, Kopman, Vandenabele, Atscherlakens, cały czas te hodowle dochodziły, także jest tych, powiedzmy, tych przedziałów rozpłodowych jest dosyć sporo, nie? Bo to tak się przejść, to są Ardeny, są Stichelbauty, są Włosy. Czy one są sortowane liniami gołębi? No tak, powiedzmy, na przykład jak mamy przedział, to mamy Stichelbaut Arden na przykład. Typowo takie parujemy gołąbki, czy tam po naszych, czy po tych, no to już tak, no tak, żeby mniej więcej to miało ręce i nogi, prawda? No i następny przedział, no to na przykład mamy tam gołąbki Tino Bergemana, następna i tak dalej, nie? Także to się rozwija, tych połączeń różnych jest, powiedzmy, na dzień dzisiejszy ponad 200 par takich i plus jeszcze pojedyncze boksy, czyli tam są Ada Szelakensa gołębie, Kopmany, Leidemany, Jorga Halmana Romario,
Białe Anioły, co tam jeszcze? No, takie te, Grappa, Poker Face. Poker Face, o takie gołębie typowo, co chcemy coś zamienić. O, linia gołębi olimpijskich jest tak samo powstała, czyli tam od Skuchy, od Stanisława Skuchy, od Michała Czecha, od pana Ryszarda Pawłowskiego, czyli już po nich mamy dzieci w rozpłodzie i to też wychodzi, żeby jak najlepiej było nam to krzyżować, no nie? Tak, żeby to było wszystko szło tak zgodnie z planem, prawda? Także... A stan gołębników rozpłodowy na chwilę obecną? Możecie zrobić taki sekret? No to mówię tak, 300 do 300 par maksymalnie. No maksymalnie, nie? No bo mówię, no miksujemy, jeden samiec, trzy samice, tak ciężko jest teraz, żeby tak, ile jest dokładnie, bo mówię, jeden samiec obsługuje kilka samic, jedna samica, na przykład matka Białego Anioła jest i z ojcem Białego Anioła i z tym Red Bullem, czyli inbredem 802 Eurostara, nie? Z tym czerwonym samcem. I na przemian ma ich, jeden odpoczywa, i takiej samice też się przejmuje. Do tego olimpijczyka idzie raz ta, potem ta pójdzie, wiesz. No, trzeba to próbować, nie? Bo jedno połączenie tak zrobić i... No to tak nie bardzo. No, tak to mówię, jest łatwiej. Jest więcej gołębi, jest więcej możliwości. I wiadomo, i co jedno stop nowe coś musi przybyć. Jeżeli chodzi o sukcesy na wspólnych gołębnikach, to powiedzmy, że w roku obecnym no było to zadowalający rok, myślę, że jeden z lepszych, gdzie jest najwięcej tych sukcesów w sumie, bo były i loty, półfinał, była jedynka, była dwójka z finału, 19, 24, 30, 31, no jest to czołówka cały czas. Z wymagających lotów ekstra finałów, powiedzmy, był trzeci, piąty, szósty, 31, no to jest to, no uważam, dobre wyniki dla mnie. Ja jestem z tego zadowolony, jak im tu szwagier też na pewno. Drużynowo mieliśmy 10. drużynę z finału. Gołębie asy, drugi as, dwa razy 8. as, 13., 21., 23. No ten rok jest naprawdę dobrym rokiem, co chodzi o te sukcesy. Natomiast w poprzednim roku też nie mam co narzekać, no bo mieliśmy z finału 5, 8, 9, także też jest to bardzo dobry wynik. Z ekstra finału 4, bardzo ciężki lot. Z gołębi asu mieliśmy 8, 12, 16 w ubiegłym roku. No uważam, że jest to co roku jest lepiej. Srebrna obrączka. Srebrna obrączka ze wspólnych gołębników, który OLR, jak się nazywa? OLR. To organizowały trzy wspólne gołębniki, o ile się nie mylę. Cztery wspólne gołębniki. Tak. I to była taka rywalizacja ogólnopolska. Tak. Wyłonienie najlepszych tak. Hodowców. Srebrna, złota, srebrna, brązowa obrączka. No to złapaliśmy srebrną obrączkę. Drugie miejsce. To drugie miejsce. Jest dobrze. No ale na jednym gołębniku nie mieliśmy gołębi. Mieliśmy na trzech, nie na czterech. No ale jeszcze się udało, tak nie? Także no, w roku 2020 to były początki nasze tych wspólnych gołębników w sumie. To mieliśmy 1 i 15 z finału, 8 as. To też bardzo dobry wynik. Co, no, to był chyba najlepszy sukces tego. Bo był pierwszy gołąb, nie? To jest Biały Anioł, tak? No, pierwszy gołąb jest to gołąb Biały Anioł, który on siadł pierwszy w 2020 roku. Powtórzył to jako piąty w 21. W tym roku powtórzył też jako 19. Także ta linia cały czas, co roku nam daje taką satysfakcję, gdzie mamy po prostu sukcesy z tego gołębia i no, linia, która myślę, że jest przyszłością też tutaj do tego, co chodzi o wspólne gołębniki. A w jaki sposób w ogóle dobieracie gołębie na wspólne gołębniki? Czym się kierujecie przy wyborze gołębi, parowaniu gołębi na wspólny gołębnik? Macie jakieś swoje... To są w sumie pomysły, które ja tam sobie siedzę, na papierze to robię. Wiadomo, że z poprawką później, jak szwagier już paruje,
to szwagier już dobiera, żeby gołąb pasował do gołębia. Jeżeli nie pasuje, zamieniamy go, więc też to paruje no, liniami, obserwuję gołębniki, obserwuję hodowców, gdzie co chodzi. No, staram się tak dopasowywać. No, to jest próba błędów, także nie ma tam jakiegoś, że jak jakiś zrobisz, sparujesz tak i to będzie sukces. Nie, to jest próba błędów. Aczkolwiek z linii Sherlockensa czy Anioła gołębie idą, czy Hinara, Red Bullen, zależy co, jaki jest dystans, tak? Bo to też zależy dużo od dystansu. Tak samo te linie olimpijskie się zaczęły, bo to są pierwszy rok, zaczęły się fajnie pokazywać. Jeśli chodzi o wyniki w PZHGP, w oddziale, także jak zaczęliśmy lotować już bardziej poważnie na młode od 2018 roku, także jest tych mistrzostw, nie może na skali Polski, no to największe mistrzostwo co mieliśmy to drużyna Derby w tamtym roku, no to zajęła tam 120 chyba pierwsze miejsce w Polsce, jako na skalę Polski. Także w oddziale mistrzem AH byliśmy 3 lata z rzędu. Wszystkie w derbach mistrzami byliśmy co roku, jak były mistrzostwa derby. Także gołąbki z 19 roku powtarzały. Mistrzami na młode tak samo w 19 roku byliśmy, zgarnęliśmy wszystko z lotnikami, łącznie ze wszystkim. W tym roku tak samo mistrzostwo na młode zrobiliśmy. Także mówię, tak lecimy na spokojnie. Bardziej to już traktujemy jako zabawę, bo i mówię, to jest też pochłania czas stacja, więc my nastawieni jesteśmy bardziej na stację. Ale gdzieś szkoda zlikwidować tych lotowych, no jeszcze se tam lecimy nimi. Także mówię, jest lotników i w tego, no w tym roku tak samo mieliśmy i na młode fajne udane loty były, jeden był przewiany, przypóźniły, ale było siednięcie grupą i mieliśmy, w minutę biliśmy prawie 80 gołębi, od dwójki prawie 80 gołębi w minutę siadło. Także było, jest uderzenie, nie? Także i prowadzimy kilka hodowli w Polsce. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo osiągnięcia oddziałowe to nie tylko wasze osiągnięcia, ale też hodowców, którzy latają waszymi gołębiami. Czyli naszymi tak samo. Tak samo mówię, mnie Mirek Szalkowski z Leszna nauczył lotować i ja tą wiedzę przekazuję znajomym, co lotują naszymi gołębiami. No to na przykład w 402 Wojtek z Jackiem lotują, no to tam masakra jest. Co oni robią, to jest nie do uwierzenia. No. Mówię, też bym tak chciał zalotować, jak oni. Tam serię w parę sekund biją. Bo tu warto dodać, że osoby, które u was w gołębie nabywają, też mogą liczyć na wasze wsparcie, takie doradcy z tyłu, tak? Tak, tylko muszą mieć chęć druga strona, tak jak Wojtek z Jackiem, 100%. I wszystko przez telefon i mistrzostwo gwarantowane. Także mówię, no jest, poświęcają czas na loty, nie mają stacji, ich rozpód nie interesuje, tylko ich loty interesują i jest, przebicie jest niesamowite i tak samo prowadzą gołębie, tak jak u nas się prowadzi lotowe, no tylko że poświęcają 3 razy więcej, powiedzmy, czasu na to, nie? To my na przykład stację pilnujemy, ale mówię, radzimy sobie tak samo, fajnie wychodzi, wszystko jest uderzenie, jest, no jak na ten sezon, no to lotowych młodych zostało bardzo dużo. Także mówię, hodowlę, no, myślę, że będzie dobrze. Może kiedyś się uda, bo to tylko, żeby się szczęście przypisało i... Chęci są. I wiatry. Mówię, z naszego punktu widzenia na dzień dzisiejszy, powiedzmy taki przykładowy dzień jak dziś, czy jutro jak będzie, to karma idzie 100% pierzeniowa, bardzo dobra karma musi iść. Co jest? Żadnych tam antybiotyzacji, niczego, bo gołębie się pierzą, już praktycznie rozpód jest na ostatnim piórku, 2 piórka, 1 piórko do końca. Powypierzają się, planujemy zaszczepić początkiem grudnia, jak zawsze. Wszystko będzie zaszczepione i mówię, przy tak pięknej pogodzie kąpiel wskazana, co tam 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu, zależy wszystko jak ten i mocna karma, nie? Suplementy, no grid jakiś musi być dobry, nie? Mówimy o dobrej jakości grid.
i pierzeniowa karma, nie? Tam jakichś suplementacji mocnych czy czegoś nie stosujemy, no bo no nie potrzebują teraz znów jakieś coś im tam nakładać cuda na karmę, tylko mówię, jak jest dobra karma, to gołębie się pięknie pierzą. Widział, oglądałeś gołębie, widzisz jak wyglądają. Także myślę, że stan jest ich idealny. Także kapitalnie. I mówię. Tutaj warto powiedzieć, że gołębie, które trafiają na aukcję, ale nie tylko też, które sprzedają bezpośrednio ze stacji, jakby ten standard budowy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wy, tak jak rozmawialiśmy wiele razy, sami już przeprowadzacie selekcję tutaj na miejscu. Tak, czyli te gołębie, które wychodzą do hodowców, są w budowie no, kapitalne. Kapitalne, no bo mówię, no przecież wiadomo, no i zwozi się gołębie. Szwagier też już przy złożeniu selekcjonuje. Musi być gołąb. No, przyjechać musi gołąb kapitalny, wtedy coś wyda, nie? Czy gołąb się musi podobać. Gołębie, które od Was wychodzą, inaczej, jest gołąb słaby i budowy, to jest usuwane? Czy to tak działa? No powiedzmy, że tak. Okay. Nic nie może wyjść, co się hodowcy nie będzie podobać. Nie wyjdzie, na pewno jakiś gołąb słaby w budowie czy nie wyjdzie ze stacji. Jeszcze do tej pory nikt nie miał pretensji do nas o budowę. Nawet tak. Jeżeli ktoś tam, hodowca, że coś mówię, poczekaj Pan do wiosny i będziemy rozmawiać i dzwoni. Na wiosnę miał Pan rację, dziękuję, przepraszam. Także mówię, no gołębie selekcjonujemy. Mówię, szwagier zapraszał kilku hodowców z zachodu. Tak samo opowiadali o gołębiach, o wadach gołębiach, o zaletach gołębi. Tak samo jak czy Gerard Kopman parował Stellermany, to selekcjonował, parował, spędził kilka dni. Tu u nas. Trzeba się uczyć. Osoby, które śledzą Wasze centrum od początku, mogą obserwować materiały, kiedy gościliście tutaj Sławy no, z całego świata tak naprawdę, jeżeli chodzi o sport gołębiarski. To tutaj do Was przyjeżdżały gwiazdy sportu z tego świata tak naprawdę, nie? Tak, no bo to jest Gerard Kopman, Stefan Stembergen, Schlepphorst, Gerard Schlepphorst, no znany też, co miał bardzo dobre gołębie utrzymane w linii, które trzymał przez tyle lat, nie? Jest Stefan Stembergen, znawca gołębi, na otwarciu stacji pokazałem mu dwa gołębie. Syna 781, tego co mamy do dziś. I takiego gołębia mieliśmy jeszcze, już nie mamy tego gołębia. Nie będę tam mówił z jakiej hodowli, żeby się hodowca nie obraził. I Stefan Stembergen mówi, że z tego gołębia wyhodujemy, a z tego nie wyhodujemy nic. No i ten jest do tej pory i wydał tyle gołębi, co zdobyło pierwsze nagrody, że to się w głowie nie mieści. U nas, u hodowców, a tamten już u nas na stacji dawno go nie ma. I mówię, i on mówi, że z tego będzie. Mówię, dlaczego z tego, a z tego nie? I mówi, budowę, co zobacz, wszystko. Mówi, i on umie przeselekcjonować, tak jak Sherlockens na przykład. Stanisław przywiózł dzieci van de Brande, jednego syna, drugiego syna, trzeciego syna i mówi, żeby jeszcze wziął ojca, bo na stacji potrzebujesz tego gołębia. On daje gołębie na jedynkę. I van de Brande chodzą jak maszyny. I 001, po 001 syna tak samo i już jest drugi as. Już pierwsze nagrody zdobywają, czyli jest dobry selekcjoner, z tego uhodujecie. Musi być na stacji ten gołąb. Znaczy, jadąc do Sherlockensa, nigdy nie mówię mu, co ja chcę. No, tylko ważnie teraz się umówiliśmy, że parę rocznie będę od niego brał, ale ma mi ją on na nasze krzykołkować. Sparowana czy sparowana? No ma do siebie pasować, prawda? Ma do siebie pasować. Teraz też przyjechała para gołąbków od Ada Sherlockensa, no to już tak mają w parę ich i on wie, co robi. Czyli on nam kompletuje pary gotowe. Tak. Bo on sugeruje, co ma być parą u Was. Tak. Czyli na wiosnę będzie łatwiej. No, także nie lubię po prostu. Bo samemu też by sparował, ale po prostu lepiej jak mi taki hodowca jak Ad Sherlockens, światowa sława, on wie, bo to są jego gołębie, on wie, że co będzie pasować, on wie, co leci u niego. I tutaj też jest, ja jak tutaj na przykład też niektórzy hodowcy chcą, żebyśmy sparowali, to ja albo szwagier, albo razem,
po prostu podejmujemy decyzję, jaką parę komuś złożyć. Bo już dużo przez te 4 lata widzimy, jakie połączenia na siebie wchodzą. Tam hurikan wchodzi na to, a na inne nie wejdzie na przykład. A na inne ale wejdzie, tak. Na Hartmunta Villa, tam na Borgmansy wchodzi hurikan i jest dobrze. Czy Schilling wchodzi na Stellermana i gołębie wychodzą już kapitalne. A na przykład wejdzie na coś inne, Prangen, czy na coś już nie. Już nie to wychodzi, już i gołąb nie wychodzi taki. Trzeba to przesuwać, rozłączać. I to jest od razu widać. I dużo ludzi dzwoni, że a niech pan sparuje, bo to... Parki gotowe, i się sprawdza, to się sprawdza. To się sprawdza. Wiadomo, 100% się nigdy nie sprawdzi. Ale większość, co się tam sparuje, przeważnie hodowcom się sprawdza. Bo mamy od nich wiadomości, nie? Chcielibyśmy pokrótce zaprezentować kilka par, kilka gołębi, co wydało już u nas na wspólne gołębniki, gołębniku lotowym bądź u kolegów. Gołębie typowo bardzo szybkie i coś wygrały. Także ja mam samiczkę, jest to wnuczka hurikana, także w parowaniu z tym samczykiem. To jest samczyk Rote As 217 od Hartmuta Villa. No, powiem, że w tych parowaniach na hurikany, nieważne czy to jest ta samiczka, czy inną damy, ale z linii hurikana, no, dają nam bardzo dobre gołębie i na wspólnym gołębniku i u nas. W tym roku na wspólnym gołębniku, to było z tej pary, tak? Z tej pary, no, do półfinału był jako trzeci as, no finał gdzieś przewędrował nam, nie udało się, żeby tego asa utrzymał, ale już na ekstrafinale z 600 km już usiadł piąty po tej parze. Także no i rok wcześniej był 12 as, tak? Mhm. Na Korabi był. Na Korabi 15 był as. Na Korabi był 15 as z tych gołąbków. Korabia Winterace. I z tej pary jeszcze był 12. Gdzie był? Mhm. No, tylko wtedy na Korabi, jak był parowany, to był parowany na samiczkę Hartmunta Villa z Reinerta na 261. Teraz Peckerface jest tą samiczką i też wydały właśnie gołąbka. Także mówię, to połączenie takie, myślę, że to też topowa para u nas. Na przyszły sezon na pewno coś pojedzie z nich na wspólny gołębnik. No, tutaj mamy samczyka z gołębi Michała Czecha. To jest syn najlepszej samicy Polski. I tu powiesz fakie dalej. W połączeniu na tą samiczkę, to jest samiczka od Stanisława Skuchy. Jest to córka jego olimpijki. Bezpośrednio córka. Także z tego połączenia lub z ich dzieci kapitalne gołębie wyhodowaliśmy. Lub z jej brata i z jego siostry w połączeniu też były kapitalne gołębie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Po tej parze, czyli syn pierwszej samicy razy córka olimpijki, przygotowaliśmy samiczkę na aukcję. Teraz Łukasz dzisiaj zabierze. Także myślę, że też topowe połączenie u nas i właśnie czy po nich dzieci, czy bezpośrednio po nich poszły gołębie na wspólny gołębnik lub do gołębi lotowych lub do kolegów. Także czym trudniejsze loty, czym dalej, tym se lepiej radziły. Także myślę, też topowa para i ich dzieci się bardzo dobrze krzyżują i przekazują dalej i budowę, i wygląd, i tak dalej. Także mówię, kapitalna para kolejna. Tutaj chciałbym zaprezentować jeszcze, to jest topowy nasz gołąb Biały Anioł, który był pierwszy z lotu finałowego na Małopolsce. To jest także no jest to nasz topowy gołąb ogólnie. U nas w Rozpłodzie. U nas w Rozpłodzie był. On, jego rodzice, także mówię. Ja otrzymam w ręku akurat nie do pary, bo też samca. Pary z tego nie będzie, ale to jest brat jego, Biały Anioł 2, zdobywca piątej nagrody, także Białego Anioła 3 w centrum nie będzie, bo nie udało się go nabyć, przegapiliśmy aukcję, poszedł,
ale jest biały anioł 1, biały anioł 2 i rodzice, także tak wyglądają skrzydełka. O, gołąbki się, ostatnie pióro rozpód pierzy. Tamten przedostatnie, także. Także tak wyglądają. Także też topowe gołębie też przygotowaliśmy na pierwszą aukcję po białym aniole 2. Będzie na pierwszej aukcji w połączeniu na córkę Don Vincento. Będzie córka jego, połowa. A na drugiej aukcji będzie córka tego w połączeniu na skucha razy Czech. Na córkę ich. Także połączenia fajne. I mówię, na aukcję przygotowaliśmy również po dziecku z tych samczyków. Chcielibyśmy zaprezentować dwa kolejne gołąbki. To są oryginalne od Ada Sherlakensa. Ja mam syna 006. Jest to samczyk z 18 roku. Wydał dużo gołębi kapitalnych, między innymi drugiego asa. U nas na gołębniku do 4 lotów, tak mówię, jest lotnik. U Wojtka tak samo lotniki. U kolegów hodowców, co pobrali, to już oni to, nie wiem, czy po nim bezpośrednio, po tych dzieciach kładli, czy jeszcze to rozhodowywali, że też przyspieszyło im bardzo gołębie, są zadowoleni. Także tak wygląda skrzydełko. Ostatnie piórko rośnie. Tak wygląda. Czyli syn 006, czyli Sherlakens mówił, że z tego gołębia wyciągnie się na jedynkę i się nie mylił. Tutaj mamy, prezentuję też gołąbka od Ada Sherlakensa. Jest to gołębek, którego otrzymałem od Ada Sherlakensa z gołębi jego lotowych. Lotnika, który był też bardzo dobrym lotnikiem u niego. No, w tym roku żeśmy już z tego gołąbka na wspólnym gołębniku. Tak, na Giewoncie. Na Giewoncie. Jaki on tam miał wynik? Na trzecim locie był pierwszy. A, tak. Pierwszy i z ciężkiego tego, no, z ekstra finału był 30. Pierwszy. Także też syn już... jego. Syn, bo, lub córka. No. Także też już się gołębie zaczęły pokazywać. Bardzo szybkie gołębie. I szybkie gołębie. Także takie kolejne gołąbki. Również przygotowałem po nim syna w parowaniu na tam linię gołębi Timo i również przygotowałem syna po tym gołębiu na aukcję. Tylko już nie pamiętam, czy będą obydwa wystawione na jednej aukcji, czy na pierwszej i na drugiej. Także na któryś, na pierwszej lub na drugiej aukcji po synie z tych gołębi przygotowane są. Także mówię, kapitalne gołębie przekazują i mówię, budowa przepiękna. Teraz chcielibyśmy zaprezentować kolejne dwa samczyki. Ja trzymam syna 781 od Antona Rutenberga. To jest przepiękny gołąb. Na otwarciu centrum hodowlanego Stembergen powiedział, już wspominałem na filmie, o tym powiedział, że z tego gołębia wyhodujecie najwięcej gołębi na jedynkę. No i do tej pory i u nas najwięcej jedynek mieli, jego dzieci bezpośrednio mieli. I na przykład u Wojtka rozhodował całą hodowlę z tych gołębi, no bo oczywiście dokłada do nich i szylingi, i stelermany, deklaka dołoży i tak samo kapitalnie chodzą, jak i u kolegów innych i się nie mylił. Gołąbek 14 roku, tak wygląda, przepiękna budowa, też po nim chyba na drugiej aukcji córka jest jego przygotowana, bezpośrednio jego córka. Także no, przepiękny samczyk. Tutaj chciałbym zaprezentować syna Olimpijki od pana Pawłowskiego 8111. Akurat tak się składa, że ten syn też ma obrączkę o numerze 8111, tak jak matka. No już osiągnęliśmy po nim sukces z gołębiami sparowanymi. Z Michała Czecha na skuchę mieliśmy samiczkę, on ją dostał, no i mieliśmy 6 Super Cupa na Krakusie, no i 86 z ekstra finału na Giewoncie. Także no już widać, że coś się dzieje z tych gołębi, że
Strzał w dziesiątkę będzie. Strzał w dziesiątkę, nie po darmo pojechałem tam. Taki sobie zrobiłem plan, żeby kupić syna tej właśnie 8-1-1. No i udało się kupić. I trafił się jeszcze z tym samym numerem. I trafił się jeszcze z tym samym numerem. No także uważam, że po tych gołąbkach też będą jakieś osiągi w kategorii C na pewno. Tak jak przystało na te centrum, no zawsze coś się musi trafić nowego w każdym roku na hodowli. Więc w tym roku, będąc u pana Dewerda, po tam na zakupach, po jakieś tam nasze suplementy, które tam bierzemy nieraz, znaczy co roku jedne. Więc to było bardzo blisko pana Hardy Krugera. No i jadąc po drodze stwierdziłem, że po prostu zajadę do niego coś kupić lub zamówić. No i powiem, że zajeżdżając przyjął mnie. No i kupiłem sobie, zamówiłem gołąbka właśnie tego ciemnego z tego Black Pearl Power i sparowany, to jest wnuk Black Power na i jest wnukiem Porsche 088. Taki zakup, który tam był, ten Black Pearl był właśnie parowany na Leticję i tutaj ten Porsche 088 był parowany na Lucie. No i po tych dzieciach właśnie mam takiego właśnie samczyka, który jest pięknej budowy, naprawdę jest niesamowitej budowy, co tu od pana Krugera dostałem. Myślę, że z tego coś tutaj porządnego się uchowa. No. Także tak to wygląda. Także to jest samczyk. Tu jeszcze właśnie będąc tam, tym przejazdem, zakupiłem też samiczkę u pana Hardy Krugera. Niebieska samiczka. Wywodzi się z ojcem, to jest brat Pattaya Guen. A Pattaya Guen był pierwszym na Pattayi w finale 2022. Pattaya Guen, tak? 2022. Też był, tam jest ze strony matki, jest to Black King. A Black King Girl jest to wnuczka Black Power. No myślę, że z tych gołąbków powinienem na wygląd i na to powinno się wychować, gdzie to nawet mam, pan Kruger mi rozpiskę zrobił, jak sparować, także na pewno samiec ten ciemny pójdzie na samicę z Sherlockensa, dobrą jakąś samicę, którą tam. A tu na tą samiczkę mamy dać najlepszego samca, jakiego mamy. Także tak to mi pan Hardy Kruger rozpisał, jak je sparować. No i wiadomo, że później z tych gołębi wrócić do nich. Także no taka będzie próba. Okaże się to na następny rok, na lotach młodych. Na wspólnych gołębnikach zobaczymy, co to pokażą. Również w centrum hodowlanym Europa nie mogło zabraknąć gołębi od Werkamena. Także szwagier odwiedził również w tym roku Werkamena. Ja trzymam w ręku samczyka, nakrapiany pstry. Jest to wnuk Elektro i z dołu jest tam imbred Elektro. Także z góry i z dołu Elektro. Także w imbredzie na Elektro. Piękny samiec. A szwagier ma samiczkę. To jest samiczka, która wywodzi się z linii Mustang na Shakirę. To jest po synie, to jest wnuczka. Także z dołu też jest Elektro, więc no, takie sobie zażyczyłem dwa gołąbki przywieźć. One pójdą na pewno w krzyżówkę na nasze gołębie inne. No, jeszcze nie wiem jak, ale przemyślę to na cała pewno. Cała zima jest dobrze na to.
przemyślę to na pewno dobrze, jak je sparować. No, po prostu hodowcy prosili, żeby nabyć, więc chcą tu zakupić od nas gołębie w naszych krzyżówkach, parowaniach, pomysłach, więc tak to. No pojechałem, no i musiałem przywieźć, no. Nie szło się bez tego obejść, no. Musi być i Mustang. No musi być i Mustang, musi być i elektro, także tak to jest. No jeszcze przejeżdżając przez Holandię, Belgię, Niemcy, jeszcze szwagier odwiedził Ada Sherlakensa, ponieważ tam też chciał parkę, zamówił z linii Timo, czyli ten samczyk jest z góry z linii Timo, a z dołu jest najlepsza samica Ada Sherlakensa, czyli samiczka z 12 roku, z linii tam Super Leo. Infincible. No to mówię, no to jest jego ta stara linia. Także przygotował samczyka i doparował samiczkę do niego. Jest to samiczka z linii Turbo Rossi, to jest z gołębi Air Campa. Także no, z jego bardzo dobrego gołębia, który jest z 13 roku. Latał super i na linię swoją Den Ad. To jest samiczka o numerach taka 443. Jest też jego z 15 roku. Jedna z lepszych samic, którą po prostu cały czas tam no trzyma. No, ona jest w imbredzie na Denada, nie? Tak. Ona jest w imbredzie, więc myślę, że to będzie też piękna para, która się, mam nadzieję, sprawdzi. Jak do tej pory się sprawdzało, to myślę, że i to też. Na zakończenie tego filmu chcielibyśmy zaproponować taką zabawę, czyli kto z widzów w komentarzu napisze, z jakiego oddziału jest albo numer oddziału, albo nazwę oddziału, to weźmie udział w losowaniu gołąbka. Zabawa trwa do końca listopada, czyli do 30 listopada do końca. Początkiem grudnia przyjeżdża Łukasz. Losujemy normalnie zwycięzcę i otrzymuje od nas gołąbka z bardzo dobrej linii. Ewentualnie jeszcze może coś on zaproponować, czego by potrzebował do wsparcia hodowli, żeby się wzmocnić, to będzie taki gołąbek, to od razu go dostanie, jeżeli nie, to się go uhoduje, takiego gołąbka, no bo to wiadomo, jak sobie bierze z jakiejś linii, a nie będzie, no to mówię, taka zabawa. I to trzeba komentarz napisać na YouTubie, pod filmem. Nie na Facebooku, tylko na YouTubie. Czyli także myślę, że to będzie takie... Każdy, kto napisze komentarz, z jakiego oddziału, bierze udział. Dokładnie. W losowaniu na koniec listopada. Konkurs się kończy. Z początkiem grudnia przyjeżdżam i robimy losowanie. Ty już to ogarniesz, losowanie będzie... Tak, jednego gołębia. Ja jeszcze chciałbym tu dodać, zaprosić wszystkich hodowców, hodowczynie na aukcję, na Pigebook, na aukcję, którą mamy na swojej stronie też. No, jest to ten moment, żeby nabywać. No bo już tam nowy rok, to już jest troszkę... Już trzeba parować. Parować trzeba, no. Także dziękuję hodowcom i zapraszamy. My też również zapraszamy do stacji, do odwiedzi, na portale. Także dobry lot, pozdrawiamy.